Pana, po co Pan to robi? Przecież tak Pan wszystkich nie uratuje. On wie Pan co? Wszystkich nie, ale Pana tak. Jak Pan chce. Wszystkich może nie. Może nie wszystkich. Ale codziennie jestem na kolanach przed moim Bogiem. Mówię do Ojca. Ojcze, ja się nie zadowalam tym. Ja chcę więcej. Ja chcę milionom ludzi głosić. I wczoraj dzwoni do mnie człowiek. Przedwczoraj. I mówi do mnie. Dzień dobry, jestem redaktorką National Geographic. Czy zechciałby Pan dać nam wywiad o swoim nowym narodzeniu? Wiecie, teraz głosiliśmy w telewizjach polskich tylko, docieraliśmy do milionów Polaków. A teraz będziemy głosić w National Geographic i to pójdzie do milionów ludzi. I to świadectwo pójdzie do milionów ludzi na cały świat. I miliony ludzi zobaczą, będą mieli tłumaczone po chińsku, po angielsku, rozumiecie? Jak recydywista w Polsce poznał Boga i że to jest dla każdego i to jest każdemu potrzebne. Dlaczego? Bo ja chcę dotrzeć do milionów. Bo ja powiedziałem, ja nie zgadzam się z systemem tego świata. Ja nie zgadzam się z tym, że jakiś psychiczny, proszę Ciebie, Putin, on skacze, proszę Ciebie i wszyscy się trzęsą. Co będzie, co będzie? Ja mówię, nic nie będzie, szlak potrafi, tyle. Ale wielkie, co będzie? Bóg z nami! To będzie Immanuel! Bóg z nami. Tak jak Putin, rozumiesz? Bez napęczki. Było i będzie. Ale ja w księdze Daniela czytam, że Bóg mówi, ja jestem Pan, który ustanawia królów i usuwa królów. Dziękuję bardzo. I świat się trzęsie przed Putinem, a słowo mówi, ja jestem ten, który ustanawia królów i usuwa królów. Przestań się bać. Przestań się bać. Wiesz, my musimy stanąć do walki. Musimy poddać się Bogu. Co to znaczy? Z kim mamy walczyć, poddając się Bogu? Z naszą duszą, z naszymi emocjami, z naszymi myślami, z naszymi przyzwyczajeniami, ze stereotypy, tak to się mówi, które mamy, z przyzwyczajeniami religijnymi, rozumiesz? Musimy walczyć z tym. Ludzie mówią, ja już 20 lat jestem w tym zborze, bo mnie tak nauczyli, ja bym się oducz się tego wszystkiego. Oducz się, zrób sobie zwrot w tej głowie. Zwrot. Wiecie, byłem kiedyś w Legii Cudzoziemskiej i tam jest taki fajny temat, że musisz zapomnieć o tym, co do tej pory się dowiedziałeś. Rozumiesz? Po prostu musisz zapomnieć, bo nie przetrwasz. Musisz zapomnieć o metodach, o regułach, których do tej pory się nauczyłeś. Musisz zrobić pewne założenie, że jesteś surowy. Poddać się Bogu, to znaczy przyjść do Niego i powiedzieć, Boże, nic nie umiem i nic nie wiem. Jestem mato ubity w ciemię. Zacznij budować. I on zaczyna budować. Wcześniej przyjmowałeś wszystko z zewnątrz, a teraz od wewnątrz, od twojego ducha zaczyna płynąć. A przeciwstawić się światu, to znaczy iść kontra wszystkiemu. Kontra. Nie wolno nam się tego bać. Walka polega na tym, że idziemy kontra. Kontra. Jesteśmy przeciwni temu. Jesteśmy non-stop ruchem oporu. Religia idzie jakoś. Rozumiesz? Religia idzie jakoś. Jakoś idzie religia. Łączy się. W Warszawie, słuchajcie, 90% kościołów protestanckich połączyło się. Festiwal Nadziei robią. Jak tylko się zaczął Festiwal Nadziei, Duch Święty mówi, niech cię ręka moja broni, palcem się do tego dotknąć. Mówię, okej. Palcem się nie dotknąłem. Dzisiaj jest kicha, rozumiesz? Żywcem z piekła. 4000 doradców katolickich zaproszonych na Festiwal Nadziei, łącznie z braćmi, z siostrami w Chrystusie, rozumiesz? Robią kocioł z balio taki, a diabeł miesza łopato. Rozumiesz, co to jest? I mówią, jedność! Jaka jedność? Jaka to jest jedność? To jest hańba! To ja głupka z siebie robię, przebieram się za księży, człowieku, jakieś jarmułki zakładam, żeby do Żydów docierać, rozumiesz? Ale nigdzie nie idę na kompromis, trzymam cały czas pion, rozumiesz? Chodzi o to, żeby ludzi wyciągać z bagna, a nie żeby z bagienkiem się pomieszać. Walka polega na tym, że nie dasz się zmieszać.
że nie dasz się zmieszać z tym światem. Ten świat to nie tylko są grzechy. Wiecie, że grzechy to jest część tego świata? Żeby to tylko, coś wam powiem, żeby to tylko z grzechami był problem, to by nie było problemu. Grzech jest tak widoczny, jakby wziął atrament w strzykawkę i psiknął na białą koszulę. Widać, kto pije, kto ćpa, kto cudzołoży, to są proste jak drut rzeczy. Rozumiesz? To są proste jak drut, ale są bardzo zagmatwane sprawy, głęboko inne, między innymi religia, między innymi cały system humanizmu. To jest walka. Zwycięskie życie to jest walka. My musimy non-stop walczyć. Ja rano wstaję i ja nie mam komfortu, że ja sobie wstanę, przeciągnę się, spojrzę w okno, jaka marna pogoda, wejdę do internetu, o, grypa panuje, nie. Rano wstaję i mówię, halleluja! A ja mówię, o, wstał. Wstał. Wejdę do internetu, grypa panuje, i mówię, precz szatanie, Jezus panuje. Nie w moim przypadku, nie w przypadku mojej rodziny, nie w przypadku mojego kościoła. Nie w przypadku mojej służby. Nie w moim przypadku. Ponieważ ja jestem Izraelem.